7-9. 9-7. Osiem, dziewięć. Przepraszam, mogę tu chwilę posiedzieć, bo trochę zmarzłem. Tak? No to można szukać. Dobrze, przepraszam. Jedenaście, dziesięć z mocy. Co? Tak, tak. A akurat mój brat gra. Ciemny. Który? Ten, co zagrywa. To Bush? Nie, jest Czechowicz. To jest... A myślę, że... A, to ten jest Bush. Bush ten w okularach. Chyba trafili tutaj w tym pytaniu. No, ale wczoraj też nie musieli przegrać, nie? To inaczej się było. No, z jednym osobiczym. No, a tam niespodzianka na razie, nie? Tak, no ale września to przecież wygra fuksem z tym, z Tomosino. Teraz o wejście do półfinału? No, no. Właśnie nie widziałem tego meczu. 26-24, 20-22 ja, i 15-13 wygrali. Chyba z godzinę grali, co? No grali, tak. Z tym, że w pierwszym secie, no to porząd 7 piłek zrobił. Września? Września, tak. No przegrywali 12-19 i zrobiło się 17-16. I w końcu wygrała tego seta Mosina? Nie, wygrała września. A, września, czyli odrobili... No. Ale 26-24. Mhm. No proszę, czyli można. No tamten blokiem mi ładował ten z tym Mosina. To jest czapetce. No, on dosyć wysoki, nie? Tak, to by trafili teraz na tym. No tutaj też niezła ekipa się zebrała. Tutaj ci to już tydzień temu. Nie byłeś już w tym? Nie, wiem, że zdobyli i wygrali. Nie, to tam bez. W finale wygrali, no, z drugą parą przyszłości. No, Wardak z kimś tam, nie? Mhm. Brawo. A... Już tam do siebie. A tutaj jest sytuacja tego typu, że tam... Groszyński, mistrz Polski młodzików sprzed dwóch lat, Groszyński wicemistrz i on z zeszłego roku wicemistrz. No, no tak, to ich znam tutaj, bo trochę to znam jak taki mały chłopiec. No.
13-14. No pierwszy set to łatwo. No, do 11. Po 14 zmiana. No grucha to przyjdzie na te, na libero, nie? No wiem, wiem, spalę, nie? Wszyscy. A Droszyński na rozegranie, nie? Słucham? Droszyński na rozegranie. No. Teraz byłem w Tomiszu, był finał mistrzostw Polski właśnie, to grał w Bydgoszcz w finale z Droszyńskim. To chłopak co zrobił w tiebreaku, dla mnie po prostu mistrzostwo świata. Pojedynek. Na zagrywce? Nie, na po prostu tak, na rozegranie, nie? Piła była meczowa dla Jastrzębia i była właśnie taka typowa przepychanka na siatce, gdzie no nie jeden by tam odpuścił, nie? Ten skoczył, właśnie wyciągnął praktycznie mecz swojej drużynie, nie? Tak, 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 to jest, nie odpuścił. No. No i ja. Za pasywnie trochę w tym ataku. No jest. To jest fina. No, trochę przedwczesny, co? Tak, tak, to jest fina. Ej, za dużo błędów. 15-14. Tak. Rysiu! Rysiu! Taśma! To jest ostatni finał wojewódzki? Czy jeszcze? No. Ostatni finał wojewódzki? Jeszcze Młodzicy. Młodzicy i... We wrześniu, tak? Czy gdzie grają Młodzicy? Młodzicy chyba we wrześniu teraz. Tydzień temu i noże. No, młodzi też mieli jechać do tego juniora, ale jeszcze mieli Olimpiadę Młodzieży. Się nałożyło na hali. W Wałbrzychu i pojechali jeszcze z kadrą ostatni rok. Czyli też miało być 33 pary. No to zawsze powiem panu tak, jak ja jeszcze grywałem, to też zawsze było po 40 nawet się zgłaszało. Ale teraz w tym roku wyjątkowo. No. Tutaj jadąc mówimy, na ten będzie trzeba grać pewnie do 15 tylko. No tutaj na czterech boiskach to nawet by nie trzeba było chyba. Nie, nie, trzeba, no wczoraj było 18 i do której to graliśmy. No później żeś tam troszkę wrześniu na dwa boiska. No. Do 17. To idzie tam. Tylko z prawej strony cały czas dwa graliście, nie? Na dwóch boiskach. No. Nie, nie. Tu zaczynaliśmy grać jeszcze w czwórkę. Spotkanie! 17-14. Emerytura. Nie grasz? W ogóle? Nie, jutro będę grał tutaj Grand Prix z Mosznia. W niedzielę gram Grand Prix Wielkopolski. Ale ten sezon tak trochę odpuściłem, na bo... Na hali w ogóle? Na hali grałem w trzeciej lidze tutaj. Na Kani? Nie, nie, ja tutaj z Mosznią. W PKS-ie, no. Tak. Tam graliśmy baraże o drugą ligę, ale... Szału nie było. Nie, to jest... Zobacz jak ten... Jak Gniezdo grał, nie? No. Ale pan z Gniezdem też ciekawa sytuacja, bo akurat byliśmy wtedy na Akademickim Mistrzostwach Polski. No. I oni musieli kursować. Tu i tutaj. Tak, Gdańsk, Gniezno, także podziwiałem tych chłopaków, no ale w końcu trzeba było podjąć jakieś tam decyzje, nie? No, czy zostać. I teraz te zespoły. Te zespoły, które grały we wrześniu, przepadły w drugiej turze. I, no. I Kołobrzyg i Szprotowa. Nie, 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 nie Szprotowa, właśnie, Oleśnica. No, Szprotowa grała tam. No. Także wiesz. Poziom w tej chwili robi. A oni grali lepiej jak Wilczyk co w ubiegłym roku. Ale jest też ogromny przeskok między trzecią a drugą ligą, nie? Tak, ale to wiesz, na przykład Wilczyk. Przecież oni się za dużo nie wzmocnili. 17-18 zmiana. I się okazuje, że w tej drugiej lidze już grali na piątym miejscu. No nawet dobrze. Jak oni by nie przepieprzyli meczu z tym z Uniwerkiem.
w czwórce. No, no, no tam do ostatniego meczu nie była walka o te playoffy. I tam później, ja nie wiem, jeden mecz chyba przegrali tylko w tym. Oj. Trafił, trafił. 19-17. Tam będzie pewnie tiebreak. 17-13. Słyszał pan, nie? Że nie pozwoli Ernestowiczowi grać z Gruszyńskim w tym roku. Kubiak w Jastrzębiu. Powiedział, że może zagrać na plaży, ale tylko z kimś z Jastrzębia. Także mieli grać razem, tak jak zawsze. A... No Kubiak to znamy przecież. Znamy Kubiaka. Tak. No, tyle lat są tutaj, jak był w tym, w Pile. To... Ale później był bardzo grzeczny, tak? To zaczął tam podskakiwać, no to... Ale to wszyscy z Pile. Ten. On Malinowski. Malinowski. I jeszcze ten z u dziewczyn Zapaśni. No, na to byli ekipa. Tacy grzeczni, proszę ciebie, że tam. 20-19 piłka meczowa. Po 20. Ciekawe się zrobiło. 17-16. Tam... Czyli też się wyrównało. Au. 21-20 piłka setowa z Bąszem. Tutaj do końca druga partia spotkania Gruszczyński. Gruszczyński. Szczechowicz Kusz. No. 20-20, mamy tiebreak. I mamy trzecią partię.